Cześć. Czy wiecie, co to jest teatr improwizacji, inaczej improv? Dzisiaj właśnie będę mówił na ten temat. Cześć. Czy wiecie, co to jest teatr improwizacji, inaczej improv? Dzisiaj właśnie będę mówił na ten temat, ale nie będę was zachęcał do tego, żebyście wzięli udział albo partycypowali w jakimś takim teatrze. Ja nigdy też nie miałem przyjemności, chociaż bardzo chętnie bym spróbował. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób wiedzę na temat teatru improwizacji możemy wykorzystać w grach fabularnych, bo wielokrotnie to robię, interesuję się różnymi tematami, na przykład inkwizycją i wykorzystuję tą wiedzę w grach fabularnych, ale to nie oznacza, że mam zostać inkwizytorem, chociaż to pewnie byłoby bardzo ciekawe zajęcie. Wracając do tematu, teatr improwizacji, jeśli nie wiecie, co to jest, to króciutko wytłumaczę. Jest to taka kiedyś wymyślona technika dla aktorów jako rozgrzewka przed właściwym graniem. I z czasem ta technika rozgrzewkowa dla aktorów nabrała bardzo dużego znaczenia, aż do poziomu sztuki. Sztuki improwizacyjnej i w zasadzie teraz już wystawia się, nie wiem, czy można powiedzieć wystawia się, ale organizuje się eventy, na którym aktorzy improwizują. Jest to bardzo popularny, powstał nawet program telewizyjny, szalenie popularny, który się nazywał Whose Line Is It Anyway? Jeśli nie znaliście tego, do YouTube'a zapraszam, obejrzyjcie sobie kilka odcinków, wróćcie tutaj, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiali, żebyśmy na tym samym poziomie rozmawiali. Tak więc podczas takiego teatru improwizacji aktorzy improwizują i wychodzi to super. Jest to do tej pory super popularne. Z ciekawostek, aktorzy bardzo często z tego korzystają. Większość aktorów komediowych jest zainteresowanych i regularnie bierze udział w takich spotkaniach improwizacyjnych. Prawie wszyscy aktorzy ponoć, którzy dla Marvela pracują, zwłaszcza Avengersi, biorą w tym udział i co ciekawe, możecie też sobie zobaczyć na YouTube wiele relacji i jest to też potwierdzone, że wiele scen jest improwizowanych i ta improwizacja wchodzi, bo jest dobra. I teraz, skoro aktorzy mogą to robić, i czasami porównuje się gry fabularne też do gry aktorskiej, jest tam pewne elementy gry aktorskiej, to być może te zasady, które obowiązują w teatrze improwizacji, można wykorzystać w grach fabularnych. I właśnie mówię o zasadach, ponieważ cała ta zabawa z improwem polega na tym, że są tam pewne reguły i zasady, według których jeśli się postępuje, to wychodzi bardzo dobra improwizacja. W grach fabularnych też improwizujemy. Nie znamy scenariusza, który przygotował mistrz gry. Czasami mistrz gry też nie ma scenariusza jako takiego. Tak więc wiele rzeczy może nas zaskoczyć. Być może warto skorzystać z tych zasad. Dzisiaj przejrzę kilka tych zasad, natomiast chciałbym się skupić na jednej. Ta jedna zasada spowodowała, że zupełnie inaczej patrzę na gry fabularne. Zupełnie inaczej. Żebyście zrozumieli wagę tego, co powiedziałem. Gram od ponad 20 lat. I gram w zasadzie tak samo przez te 20 lat, natomiast z tą zasadą jestem w stanie odkryć gry fabularne zupełnie na nowo. I jestem ciekaw, czy wy również też do tego w ten sposób podejdziecie. Tak więc obejrzyjcie sobie ten filmik, bo być może będziecie zafascynowani tym tematem równie bardzo jak ja. Ja mam takie 5 podstawowych zasad improwizacji. Nie odmawiaj, to jest pierwsza zasada. Polega to na tym, że jeśli podczas improwizacji ktoś rzuci jakiś pomysł, zdecyduje, że jesteśmy w szpitalu i zawoła drugiego aktora, panie doktorze, proszę podejść, proszę zobaczyć na to ciało, to jest propozycja, to jest oferta tego aktora, który wprowadza ten element do gry. I to jest konieczne, żeby tego nie odrzucać. Ten aktor, który wchodzi, on faktycznie musi być doktorem. On nie może powiedzieć, przepraszam, ale ja jestem inżynierem, dlaczego pan do mnie, o co panu chodzi? Chodzi właśnie o to, żeby podążać za tą historią. Jak to przenieść do gier fabularnych? Kiedyś John Wick nagrał takie wideo, niestety zniknęło z internetu. Bardzo szkoda, bardzo żałuję, bo chciałem sobie wrócić i odświeżyć tą wiedzę. John Wick kiedyś powiedział, mów tak, powiedział, jeśli twój gracz coś zadeklaruje,
i chce coś zrobić, to powiedz mu tak, powiedz mu, że może to zrobić. Oczywiście możesz dać mu warunki, które muszą być spełnione, żeby to się zadziało, ale nigdy nie mów graczowi nie, ponieważ to jest komunikat gracza do ciebie, do mistrza gry, że on w ten sposób chce grać. Tak więc łapcie tą zasadę i ją przestrzegajcie. Ona nie zmienia za dużo w RPG, zwłaszcza jeśli gracze mogą deklarować różne rzeczy. Są mechaniki, które umożliwiają graczom wpływanie, są jakieś okruchy rzeczywistości albo jakieś punkty wpływu. Raczej staraj się nie odmawiać graczom, cokolwiek by to nie było. Bardziej dostosowuj to do graczy, no i licz na to, że gracze jakby wspólnie będą tworzyć w ramach tej konwencji stworzonej. Bo zauważcie, jeśli my zadeklarujemy jako mistrz gry, że gramy w jakiś system fantasy, a ktoś zadeklaruje, że ma broń kosmity, no to on mówi nie. To do takiej propozycji możemy mu powiedzieć, ej, fuj, nie, to tak nie robimy, tak się nie robimy. To jest wbrew zasadom improv. I ponieważ my wrzuciliśmy jakąś propozycję, że jest to fantazy i to jest pewna granica, poza którą nie powinniśmy wychodzić. Tak jak na tej scenie, którą ja odegrałem, jest szpital, jest pacjent i jest doktor. Tak więc ten aktor wchodzący na scenę nie może powiedzieć nie do tego, może to uzupełniać, może to podbijać. Powiedzieć, że jest doktorem filozofii i że za chwilę pomoże temu pacjentowi, który cierpi na jakąś filozoficzną gangrenę. I w ten sposób można to rozwijać. Natomiast ten pistolet fantazy byłby mówieniem nie do tej konwencji założonej na samym początku. Tak więc miejcie tą zasadę w pamięci. Nie zadawaj otwartych pytań. To też jest bardzo ciekawe. Chodzi o to, że w improv, to jest błąd, który ja zawsze popełniam, mi się zawsze wydawało, że jestem dobry w improwizacji i że dobrze współgram z innymi, bo im podsyłam takie fajne okazy, w których oni mogą się wykazać, takie prowokacyjne pytania, kim jesteś? To jest właśnie otwarte pytanie. Natomiast takie pytanie, wychodzę na scenę, widzi ktoś inny, ja mówię, kim jesteś? To przerzucam odpowiedzialność kreacji sceny, osoby na drugą osobę. Zamiast tego mogę powiedzieć, o dzień dobry panie doktorze, to ja coś tworzę. A druga osoba bierze to, co ja stworzyłem i buduje na tym. I na tym to polega. To nie może polegać na tym, że ja przerzucam tworzenie na kogoś innego. I w RPG-ach jest tak samo. Nie przerzucajmy odpowiedzialności, nie wiem, na mistrza gry. Jeśli mistrz gry się zastanawia, wyszedł jakiś krytyczna sytuacja. Ostatnio mieliśmy taką, graliśmy i gracz ledwo przytomną postać, umierającą zresztą, oddawał jako zakładnika oprawcom, którzy nas otoczyli. I mieliśmy się na nich zasadzić, miała być zasadzka, on miał przekazać to ciało i zaraz potem zaatakować. W zasadzie tego snującego się Bena. I on po prostu miał trudność na przekazanie tego, czy wyjdzie cała ta intryga z tym, że my tam im zajmiemy ręce i w tym czasie pach, pach, pach i będzie po sprawie. Okazało się, że to przekazanie, tam na zręczność, co na siłę, na krzepę, nie wiem co on tam testował, wyszło krytyczny sukces. No i mistrz gry się głowi, co by tutaj zrobić. Ja rzuciłem pomysł, miał sztylet, zorientował się ten przekazywany, ten ledwo żywy BN. Miał sztylet, zorientował się o co chodzi i dźgnął tamtego w serce. I mistrz gry chwycił to. Tak więc nie przerzucamy odpowiedzialności, bierzemy odpowiedzialność za tworzenie na nas. Oczywiście tworzymy jako gracze skrawek rzeczywistości, jaką jest ta postać. Natomiast śmiało wychodźmy poza to i proponujmy, mistrz gry, jeśli zna pierwszą zasadę, możliwe, że będzie to brał i budował na tym. Tak więc polecam. To już jest coś, co jakby rozwija RPG. Chociaż ja do tej pory, jak czytałem te zasady, to były czymś mi bliskim i coś, co przestrzegałem. Kolejna, trzecia zasada. Nie musisz być śmiesznym. Wiele osób uważa, że improv to polega na tym, żeby być śmiesznym, że to są komediowe. Nie, tak naprawdę nie staraj się być śmiesznym, niech to przyjdzie samo. I tak jest w improv. Co możemy z tego wyciągnąć dla RPG-ów?
wiele osób bardzo poważnie podchodzi do gier fabularnych i bardzo się stara, żeby jego postać stworzyła klimat, nastrój, przeżywała emocje, żeby była imersja, żeby było jakieś takie wrażenie, żeby była historia, którą można opowiadać innym swoim znajomym, żeby była to sesja, którą można zapamiętać na długie lata, ale być może to nie jest takie ważne, być może ważne jest tu i teraz, żeby się zrelaksować, nie musisz tego pamiętać. To nie musi być jakaś super epicka historia i tak jak większość osób myśli o improv, że to są takie śmieszne historyjki i zasada jest taka, że nie, to nie może być twoim celem, żeby być śmiesznym, bo jak się tak spinasz, żeby być śmiesznym, to nic śmiesznego z tego nie wyjdzie. W RPG-ach, jeśli się spinasz, żeby było emocjonująco i żeby było w klimacie, być może warto sobie odpuścić. To jest zasada dla ciebie. Tutaj przeskoczę czwartą zasadę, bo to właśnie o tej zasadzie mówiłem od samego początku. Tu jest jeszcze piąta, opowiadaj historię. Staraj się, żeby ta historia była spójna. Jeśli przestrzegasz wszystkich tych reguł, to ta historia powinna jakby samoczynnie powstawać. I przestrzegając pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej zasady, o której powiem za chwilę, nie przeszkadzasz powstawaniu historii, która gdzieś tam samoczynnie, naturalnie powinna powstawać. W grach fabularnych to jest kluczowe, ten storytelling jest tam bardzo potrzebny. Tak więc za każdym razem staraj się opowiadać historię, zgadzaj się oferty, dzięki temu kontynuacja jest tej historii. Nie zadawaj otwartych pytań, czyli bierz na siebie odpowiedzialność za tworzenie tej historii. Jeśli każdy będzie to robił, to wyjdzie naprawdę super. Przepraszam za mojego pieska, on tak mruczy jak przynudzam. Więc przechodzę do ostatniej zasady. To ta zasada spowodowała, że całe RPG jest odwrócane na drugą stronę. Powiem wam, jak to było w moim RPG i prawdopodobnie w waszym również, potwierdźcie lub nie. Do tej pory tworzę postać, która ma swoje cechy, parametry, ma swoją historię i ma również jakąś tam osobowość, coś chcę odegrać. Wiem, że jest jakaś fabuła, jakaś historia i chcę, żeby ta moja postać, z którą ja przychodzę na sesję, odcisnęła swoje piętno na tej fabule, żeby miała jakiś wpływ, żeby posunęła tą fabułę w jakiś sposób, żeby zaangażowała się w tą fabułę, żeby gdzieś tam przecinały się te szlaki, motywacje mojej postaci, jej plany, jej obowiązki, powinności, zobowiązania, żeby te rzeczy się przenikały gdzieś tam i oddziaływały na siebie. I to jest normalne RPG, nie brzmi w żaden sposób dziwnie. I pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób można to zupełnie inaczej zrobić. No właśnie, tworzysz sobie postać, opisujesz, jaka ona jest, w jaki sposób ona może wpłynąć na fabułę i nie robisz tego. To nie jest twoim zadaniem. Przychodzisz na sesję ze swoją postacią i to nie jest twoje zadanie, żeby odciskać piętno na fabule. To jest zadanie pozostałych graczy. Twoim zadaniem jest wiedzieć o każdej postaci innego gracza i tak swoją postacią wchodzić w interakcję z nimi, tak ustawiać, tak tworzyć, tak nie odmawiać ofertom, pierwsza zasada, tak nie zadawać otwartych pytań, czyli kreować również tą rzeczywistość, żeby faktycznie pomagać tej drugiej osobie na scenie odgrywać i tworzyć fabułę, przygodę, no grać, po prostu grać. I zobaczcie, że ten fokus pierwszy, który miałem do tej pory, czyli ja i moja postać i fabuła, jest tutaj zupełnie odwrócony. Ja przychodzę na sesję nie z pomysłem na moją postać. Ja przychodzę na sesję z pomysłem na inne postacie. Tak jest w improv. Jeśli przychodzisz na scenę i masz jakiś plan, to zejdź ze sceny. To nie jest improwizacja wtedy. Jeśli masz plan, jeśli masz scenariusz, jeśli masz pomysł, to nie wchodź na scenę. Bo to wtedy nie jest improwizacja, to jest realizacja planu. To musi być spontaniczne i wyjść naturalnie w wyniku interakcji z innymi aktorami. I teraz dokładnie zasada brzmi, będziesz wyglądać dobrze, jeśli sprawisz, że partner będzie wyglądał dobrze. Ja na przykład stworzyłem sobie kapłana, i teraz chcę stworzyć klimat na sesji. To ja mówię, że to ja rano przy wschodzie słońca robię nabożeństwo. To ja, bo to Bóg Słońca. Bo ja w Nowiu również robię nabożeństwo. Ja pytam się gracza, czy ktoś chce się wyspowiadać.
To jest normalne podejście do RPG-ów. Mam postać i ją odgrywam. To jest normalne, jestem kapłanem. Inni gracze mogą to akceptować. No jest kapłanem, no to proponuje, czy chce się wyspowiadać. Zgodnie z zasadą nie odmawiaj, gracze, któryś z graczy co najmniej, powinien się zgodzić i wejść w tą interakcję. Ale tak naprawdę, zasada numer 4 mówi, że to nie jest moje zadanie. Zadaniem pozostałych graczy jest wiedzieć, że ja jestem kapłanem i zagadywać mnie o kapłańskie rzeczy. Prosić mnie o słówko, o spowiedź. Zapytać się, kiedy będzie nabożeństwo. I w ten sposób ja kreuję moją postać. No w zasadzie nie ja kreuję mojej postaci. Gracze kreują moją postać, a ja kreuję postacie innych. I to było, jak sobie zdałem z tego... I do tej pory jeszcze nie miałem okazji tego przetestować. Nie wiem, czy w czystej postaci, tak jak ja to przedstawiłem, że totalnie nie zajmuję się swoją postacią, czy coś takiego w ogóle jest możliwe. Nie wiem, ale fascynuje mnie ten pomysł i mam nadzieję, że zafascynuje również Was tym pomysłem. Być może ktoś z Was już coś takiego robił. Być może w jakimś zakresie albo w pełnym zakresie ktoś ma już doświadczenia. Jeśli tak, proszę podzielcie się tym, bo bardzo jestem ciekaw, jak takie coś wychodzi. Co myślicie w ogóle o takiej zasadzie? I czy uważacie, czy w ogóle jest to realne? Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod tym wideo. Powodzenia, cześć, żegnam i pamiętajcie, dużo grajcie w gry fabularne.